Hej, hej, dzień dobry, serdeczne kamehame, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Kakarot. No i oczywiście skończyliśmy sobie tutaj na wyspie genialnego żółwia, czyli koło Kame House. I oczywiście mamy możliwość pójść i iść z głównym wątkiem fabularnym już teraz, tak? Czyli porozmawianie z najwyższym Kai, tak? Ale z tego co się orientuję, jeszcze możemy naszego Trunksa ulepszyć, dlatego tutaj chyba, jeśli się dobrze orientuję, tak, mamy dokładnie, jak to się nazywa? Poligon, to jest poligon, więc bardzo chętnie oczywiście zajrzę tutaj i będziemy starać się zdobyć nowe, o kurde, będziemy starać się zdobyć nowe ataki. Obrona. Ajajaj, idę bolą. Bolą skubańce. Oj, dostałem czymś. Dostałem czymś od Trunksa samego. Co, nie trafiłem? Ach, tak. Naprawdę musi być na blisko. Dobra, naładujmy się do maksa. Ajajajajaj. Naładujmy się do maksa jeszcze raz. Świetnie. Lofa. Kurde, co Trunks robi jakąś Genkidamę? Co to ma być? Okej, okay. Chyba wszyscy. Poszło całkiem sprawnie. Ulepszona forma płonącego ataku zadaje większe obrażenia. Przyda się pewnie. No i płomienna burza, let's go. Na razie na dwie gwiazdki oczywiście. Więc może uda nam się znaleźć coś jeszcze lepszego. Oj, o! Nie ma Masenko, ja ci dam kurde Masenko. Dobra, atakujmy normalnie. Aj, padłem jeszcze w kamehame. Vegeta, nie wtryniaj się między wódkę a zakąskę. Chociaż może zaraz mu nawet ogłuszenie wbijemy. To całkiem sprawnie mu to wchodzi. Oj, nie. Dobra, doładujmy się. Au! O! Zabrakło kurde ki niestety. Nice! Super, czyli Vegeta też pobity. Tylko, że... No właśnie. Medale 4... Jak zdobyć? Medale 4 na 5. A kurde, potrzebujemy więcej medali D. Mhm. Potrzebujemy więcej medali D, więc to kurde nie jest takie proste. Bo nie mamy, kurde, tych medali. Fakeno. Niszczyciel wykończeń. Kurde, jest tutaj gdzieś jakiś medal w pobliżu? One gdzieś tak na tych wysepkach w ogóle bywały, nie? Więc podlećmy sobie, zobaczymy. A, no i jeszcze można zobaczyć inną rzecz. Mianowicie, jak teraz wygląda postać Trunksa, jeśli chodzi o ataki? Do obrażeń zadawanych przeciwnikom o niższym poziomie niż twój. A ja takiego chyba raczej zazwyczaj nie miewałem przeciwnika. Efekt pozostaje aktywny. Zwiększenie liczby trafień seriami ataków wręcz. Neokopniak. No i to jeszcze można byłoby się tego nauczyć. Znaczy... A nie, zaraz, to odblokowaliśmy. To gdzie jeszcze mamy nic zablokowane? Tu!
rozproszony płonący atak na przykład, nie? Tego mamy nie, to mamy nieodblokowane. A możemy, bo tu już jest chyba poziom mamy odpowiedni. No tylko, że właśnie, tych medali D nie posiadamy. Niestety. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. A tutaj pewnie tylko same jakieś takie małże. Or something. Ta. Chociaż tutaj może będzie medal. Tak, medal D. Jeden. Tutaj coś jeszcze w środku jest. I tu może być medal, chociaż on zazwyczaj jest w takiej... Nie, dzbanek kawy, właśnie. On zazwyczaj jest w takiej kolorowej kulce, a ta była taka różowa. Tam jest Kame House. To nie. No spróbujmy w takim razie na wyspie tamtej. Ups. Chyba w walce z jakimiś takimi zwykłymi przeciwnikami gdzieś tam na naszej drodze nie zdobywamy tych medali D, więc nie ma sensu chyba się koło nich zatrzymywać. A tych też medali D nie można kupić. No więc tutaj mamy problem. To może być medal D. Tak? Tak, medal D, super. W tej głównej opowieści Kakarotta, no tych medali mam od zarypania, a tutaj niestety jednak jakby nie patrzeć, musimy na nowo wszystkie zbierać, no żeby tylko i wyłącznie ulepszać Trunksa. Kolejny medal D, czyli w zasadzie mamy 3. I chyba tam będzie kolejny. Sprawdźmy. Jep, medal D. Czyli na tej wyspie było całkiem nieźle. Całkiem duża ilość tych medali. To nie będzie medal, bo to widzę już, że na różowo, więc prawdopodobnie właśnie kapsuła bohatera. Jest prawdopodobnie coś albo możemy dać w społeczność jako prezent, albo... Tędy. Świetnie. Albo możemy sprzedać, prawda? To też chyba będzie medal. Jep. No to tych medali mamy już... 5? Chyba? Zobaczmy. A nie, super płonący atak poziom 3. A widzicie. Czyli to mogę, tego mogę się nauczyć, a tego jeszcze nie. No dobra, no to let's go. Spróbujmy to ogarnąć. Super Saiyanin. Ach, kurde. Odrzucił mnie skubaniec. Tak, mnie odrzucać? Nieładnie. Moja ty kopio. Idę. Z tym nożykiem to widzę, że tak się umiesz odchodzić, kolego. Fajnie, bo to robi niezły obszarowy damage. Więc możemy bardzo szybko wszystkich pokopać tym. No. Taki trochę Big Bang Attack. Taka trochę Genki Dama, nie? No właśnie, no i tutaj nie mamy medali. Tu potrzebujemy po 8 medali, czyli łącznie potrzebujemy 8 plus 8, to jest, no to wyższa matematyka, 16 i 24 medale potrzebujemy. Więc no tutaj będzie ciężko. Tu będzie ciężko. O, zapisywanie. Dobra, no to słuchajcie, wróćmy jeszcze do Bulmy, z tego względu, że ja nie wiem czasem, czy Bulma nie miała dla nas jakichś dodatkowych treningów, które dałyby nam pasywki. Konkretne pasywki, które być może pomogą nam w dalszej walce, bo mamy ostatni chyba rozdział, wydaje mi się. Jak tutaj Kai przyszedł i zanęcił nam kwestię Bu. Były androidy, był jakiś tam wątek Sela. No i teraz mamy Majin Bu. Dobra, wejdźmy do Bulmy i zobaczmy, co ona tak naprawdę tutaj ma.
Sala ćwiczeń, tak, to mnie interesuje. Nieujarzmiona moc. Aha, zdrowit. Zdrowit ultra. Vegeta na 60. No po wam powiem, że kurde, to jest... Może być ciężko. My jesteśmy na 50. Kurde, Vegeta, ty. Syna tak bić? No patrz. No co za menda? Vegeta, stop! Dziękuję. Jezu. We grad it. Au. Jak się napatoczył? Ładnie. Eseczka, dobra. No to jest akurat było proste, ale wydaje mi się, że 60 może być... opanowywajno nieujarzmioną moc. 45, proszę bardzo. Znowu z androidami mamy do czynienia, kurde. Ja już mówiłem, że nie chcę mieć z nimi do czynienia, nie? Kurde. No, patrz jaka menda. Proszę bardzo. No tutaj już na nich nie działa tak bardzo ten atak. W sensie, zadaje im o wiele mniejsze obrażenia niż w przypadku Saiyan. No oni byli na 40, czy są na 45 poziomie. Chyba 17 dostał w pobliżu. No. No syneczko też jest maśniutkie. Nie ruszę się! Kurde, zanim to doleci. Au. Ajajaj. Nie ruszać się. Nie trafiłem! Nice! To ja się doładuję, pozwolę się doładować, jak ty jesteś w tej kapsule swojej. Ty, nie mam... Kurde, nie mam ki. No patrz co za menda. Ładny finish. Ale przed wybuchem tak łatwo nie uciekniesz, koleżko. Pięknie. No i mamy bezlitosność. Nieugięty duch. Aż też 3 gości. 15% do obrażeń zadawanych, gdy masz 25% lub mniej punktów życia. No, zazwyczaj nie doprowadzamy do takiego momentu. Zadawamy przed niego o niższym poziomie niż twój. 20% zadawanych obrażeń, lecz w trakcie walki stopniowo tracisz punkty życia. No to takie, kurde, są umiejętności, które... no... mogą pomagać, ale mogą też... robić problem. Dobra, i podejrzewam, że to jest właśnie... to jest coś, co mogę sobie tutaj powkładać. Okej, okay. I mam jeszcze jeden slot.
mam jeszcze jeden slot. To mógłbym sobie zapełnić, kupując jakąś umiejętność tutaj. Okej, 30 punktów obrażeń. Super. To nie. To sobie ulepszmy. Świetnie. No i w zasadzie to mógłbym, kurde, kupić, ale no niestety do tego musiałbym dojść. To do tego musiałbym dojść, więc możemy sobie kupić to i sobie to wyposażyć. No i mamy całkowicie... Co? Nie? Co to jest? Przecież myślałem, że to jest... Poziom serii ataków... Być może to jest taka pasywka, której nie trzeba wyposażać. Okej. Okay. Okej. Okay. Jakieś zmiany tutaj w atakach? Masenko, nie. Za inną przyszłość. A, jeszcze tutaj mamy super płonący atak. Dobra, to dajmy sobie tak. Super płonący atak, bo to mamy nowe. Super płonący atak. Atak lśniącym mieczem może bym zamienił. Niszczyciel wykończeń. Dobra. A ta płomienna burza? Ręcznie namierzona salwa ki. A to nie, nie chcę ręcznie namierzonej salwy ki. Nic z tych rzeczy. Dobra, no to idziemy porozmawiać w takim razie z naszym Kajem. Sukkari machi mo motodori ni natta na. No siema. Trunks-san, junbi wa ikaga deshou ka? Kaioshinkai ni kite itadakemasu ka? Do świata Kaioshinów? Tak. Rusz do świata Kaioshinów. Nie mamy żadnego zadania pobocznego, więc... Trunks-san. Trochę się wzmocniliśmy, nie na 100%, nie na maksa, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Sono Kaioshinkai ni wa dou yatte ikun desu ka? Kaioshinkai wa kono Kirito ga tsurete itte kuremasu. Dewa Kirito, onegai shimasu. Hai. Watashi wa ningen gotoki wo wareware no seiki ni fumi ire saseru no wa teikou ga arimasu ga. Yamoemasen. Nanda ka kono hito ni wa kirawarete iru mitai da na. On nie lubi śmiertelników chyba. Dewa watashi no soba e. Hai. Sa, i desu yo. Kai, kai. Aby zatrzymać Babidiego. No właśnie, musimy się wzmocnić. Używać, kurde, miecza. Da, kura... Shunkan idou desu ka? E, Kirito no tokui waza nano desu. Kaioshinkai e yōu koso, Trunks-san. Koko ga Kaioshinkai ka. Sukoshi chikyū to nitemasu ne. Honrai kono Kaioshinkai wa ningen wa oroka kami ya kaiō desu ra ashi o fumi ireru koto no dekinai seiki nano da zo. Sō nan desu ka? Sono fukusō kono seiki ni wa fusawashiku nai na. E? Nie, nie, on mi zmi... O, shit, tak. Sugoi. Zmienił. Oni desu yo. Sou desu ka? Wyglądasz jak Gohan, który by wyglądał, gdyby żył. Sore dewa mo ichido, koko de anata ni yatte itadakitai koto o setsumei shimasu. Chikyū de mo itta toori, anata ni wa, kono Kaioshinkai ni tsutawaru saikyō no ken wo tsukatte moraimasu. Sono na wa, Zetto Sword. 誰も使ったことのない伝説の剣です。え?誰も使ったことがない?それってどういうことなんですか?実際に見ていただいた方が早いと思います。ご案内しますよ。 Czyli widzę, że alternatywna wersja, w której to Trunks, a nie Gohan się będzie uczył walki mieczem. Ciekawe, czy też go rozwali. 地面に突き刺さった剣がZ騒動です。私の知る限り 今まで誰もこの剣を抜くことができた者はいません。なるほど。だから誰も使ったことがないというわけですね。それで、
これを抜くとどうなるんです？この剣自体がすごい切れ味なんですか？すごいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらくあの魔人ブウオもしのぐほどの。だが私は愚か。これまで何人もの海王神様でもどうにもならなかったものだ。人間などが引き抜けるはずがない。そんなのやってみないとわかりませんよ。ふん。よし。A nie lepiej rozwalić górę? W sensie, zazwyczaj rozwalaliście skały. Sajanie, albo nawet ktoś was w nie wciskał i się rozwalały skały. Kso! Pikto mo shinai! Yoshi! Kore nara dou da! これがスーパーサイヤ人。なんというとてつもないパワーだ。とても下界の人間とは思えん。Teraz powinny mu się nogi tam w tą skałę, kurde, wcisnąć. だが無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったのだ。どうして人間などに抜くことが。Nigdy nie mów nigdy. ぬぬ。やった。なんと。No i co, Kibito? Eleczka, frajerze. Loser.信じられん。いかがですか、トランクスさん。伝説のゼットソードの感触は。剣は昔から使い慣れている方なんですが、今のところそんなにすごい力があるようには思えません。そうですか。もしかすると使いこなせるようになれば剣の力が引き出せるのかもしれませんね。では剣を使っての手合わせでも始めますか。そうですね。ちょっと待ってください。実はこの剣すごく重いんです。今のままでは修行もままなりませんよ。だから少し待ってくれませんか。まずはこの重さに慣れるところから始めないと。なんと情けないこと。君と、kto tu jest koksem? Ja czy ty? トランクさんの言うことはごもっとも。修行よりも先に重さに慣れることを優先した方がいいでしょう。仕方ない。ならばすぐにその剣になれるのだ。はい。なぜキビトが指導役になっているんでしょうか。troszkę później。はっ。お。まったく信じられませんな。こんな短時間であの Z ソードをあれほど振り回せるとは。いや、別に。素晴らしいですね。なんとか普通に剣を震えるくらいには慣れたと思います。うん。海王神様、次は実際に剣を使った修行に進んでは。そうですね。トランクスさん、いかがでしょうか。Przystępujemy do treningu。修行するといってもどうするんですか。もしかしてキビトさんと手合わせするとか。いいだろう。では。いえ、ここはトランクスさんとゼットソードの力を私自身で見極めたいと思います。いかがですか。自分が最上階級。海王神様と手合わせするんですか。海王神様自らのお手を煩わせるなど。大丈夫ですよ。それに私も少々楽しみなのです。トランクスさんとゼットソードの力を知ることが。わかりました。そういうことであれば。お願いします。はい。遠慮せず来てください。Idźmy na całość w takim razie. Ale jak widać, nie korzystam z tego. Nie korzystam z. O kurde, mam jeden problem. Muszę zdecydowanie
słuchajcie, zlikwidować tą umiejętność, która zabiera mi życie, dając... dając większy damage. Bo ono mi zabiera zbyt szybko życie. Zdecydowanie za szybko mi zabiera życie. Musimy go szybko wykończyć, ty! No kurde ty, bo mi został ostatni... No Chyba mać, no i teraz... Fuck. O. Ty, bo jest jeden problem. Fuck. No nie, no nie wierzę. No kurde, muszę ściągnąć tą umiejętność. Tak, strasznie szybko pozbywa nas tu punktów zdrowia. Zdrowit Mega i Medal D. 3, to się przyda. Sbarashii desu yo. われわれが想像していた以上に、とてつもない力をお持ちのようですね。やはり、あなたを選手として選んだことに間違いはなかったようです。そうですか。やはり、俺には、自分も来たんざいじゃ。この件の力はまだよく感じられません。もっと使いこなすことができるようになれば、何か見えてくるのでしょうか。トランクスよ、修行だ、修行をするのだ。 Z、はい、やってみます。とはいえ、先ほどの手合わせで分かったのですが、もはや我々ではトランクスさんの修行相手は務まらないようです。それほどトランクスさんの力が素晴らしいのです。これは嬉しい誤算でした。そこまで言われると恥ずかしいですね。ですが、やはりより強い相手と手合わせをした方が修行の効率は良いのでしょうね。 ええ、確かにその通りだと思いますが。ふん、今この世には我々以上に強い存在はいない。我々が相手にならないというのなら、せいぜい頭の中で修行するしかあるまい。頭の中ならいくらでも強い相手を想像できるだろう。まあ、もっともそんなことが修行になるかどうかはわからんが。なるほど、それです。それですよ、キビト。お？え？どういうことですか？少しあなたの心の中を覗かせてもらって、そのイメージをより鮮明にあなたの心に投影するのです。うまくいけば、その本人がまるで目の前にいるように見せることができるはずです。へえ、それはすごいですね。さすがは海王神様。我らにない発想をお持ちだ。 では、早速やってみましょう。あなたが手合わせしてみたい方を思い浮かべてみてください。 Ha. Z kimś silnym najlepiej, nie? Jak wrócić na Ziemię? Aby przemieszczać się między światem Kaioshinów a Ziemią, potrzebujesz pomocy Kibito. Porozmawiaj z nim, aby wyruszyć w podróż między dwoma lokacjami. Okej. Okay. Ale pierwsze, co muszę zrobić, słuchajcie, to oczywiście wejść tutaj w tą paletę super ataków i deaktywować. To nie. Stopniowo tracę swoje, niestety, punkty życia. To musi być wyoddalone. super, to. I na pełnym baku. Okej, okay, super. No i mamy w 100% obstawione to. Nice. Czas potrenować w takim wypadku. Chociaż... Z drugiej strony, przygotuj się do treningu. Wymyśl...
Może, なかなか相手が思い浮かばないですね。Przygotuj się do treningu. Dobra, czyli możemy jeszcze jakby odwlec to w czasy. また私に話しかけてください。 Dobra. Okej, okay. Czyli tam mamy jeszcze poligon, czyli moglibyśmy co nieco jeszcze naszego Trunksa wzmocnić. Dlatego, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. I wydaje mi się, że powoli, z wielkimi krokami, zbliżamy się do końca tego DLC, ale i tak jest ono chyba najdłuższe ze wszystkich, które do tej pory były nam oferowane. I mega mi się podoba. Także zobaczymy, co przyniesie następny odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, słuchajcie. Było mi bardzo miło. Jeśli wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę i komentarza. Będę bardzo wdzięczny, bo to naprawdę pomaga. Także jeśli ktoś dotrwał do końca, dajcie znać. Trzymajcie się i do zobaczyska w następnym odcinku. Bye, bye.